ach, kolejny dzień i kolejne obalanie korwinistycznego wychwalania wolnego ry... ej chwila! Witam was moi drodzy bardzo serdecznie i powiem wam szczerze, że okazuje się jakoby konfederaci całkowicie odeszli od idei wolnego rynku. Gdybym miał ego jak atorek, to bym powiedział, że po prostu pod wpływem obejrzenia moich materiałów korwiniści porzucili takowe idee. Dlaczego tak twierdzę? Otóż wszystko zaczęło się od zbanowania Donalda Ćwampa przez wszystkie możliwe portale. Tak, Donek dostał bana na Twitterze, a potem poszła lawina. Ban na Facebooku, ban na jakichś tam innych miejscach różnych, nawet na Google dostał, ban nawet Spotify stwierdził, że jak wszyscy dają, no to oni też muszą. I sobie już Donek nie posłucha jakichś fajnych kawałków lecąc Force One. Tak czy siak dla Trumpa hokus z Kotlet z Chrzanem leci ban aeroplanem. To oczywiście doprowadziło głównych piewców idei Trumpa, czyli korwinistów, do apopleksji wręcz. Dlaczego głównych piewców? No cóż, korwiniści mają taki dziwny fetysz zachwycania się nad niebiosa wielkim, wspaniałym Donaldem Trumpem oraz Ameryka. Przy równoczesnym stwierdzaniu, że Chiny są tak naprawdę zarąbistą potęgą ekonomiczną, a Rosja idealnym mocarstwem, Trump był takim wygodnym kontrastem pokazującym, że widzicie, bo tam na wschodzie to to idealne cuda się dzieją, ale Trump to jest taka, taka nadzieja na lepsze jutro dla Ameryka. Chociaż tak szczerze to mam wrażenie, że kuce jak zwykle nie odrobiły lekcji i uwierzyły w propagandę kreowania Trumpa a nie jego faktyczne poglądy. Przykładowo wielu kucy podnosi, że Trump walczy z e, różnymi mniejszościami, między innymi mniejszościami seksualnymi oraz mniejszościami etnicznymi. prowadzi politykę twardej ręki, że potrafi walnąć pięścią w stół. Tylko patrząc na jego dokonania, no to tak średnio, moi drodzy, mam wrażenie, że właśnie to wszystko to była otoczka na pokaz. Dlaczego? Ponieważ sam Trump za Oznaczał wielokrotnie, że do mniejszości nic nie ma. Że w sumie to niektóre pomysły demokratów popiera, ba nawet był swego czasu w partii Demokratycznej. Ale coś mam wrażenie, że korwiniści wypierają te fakty na rzecz przedstawienia go jako takiego bojownika z systemem na zachodzie. I tacy bojownicy są im bardzo potrzebni. Dlaczego? Ponieważ w Polsce, no niestety, ale Konfederacja nie jest zbyt aktywną partią. Jeśli już coś robią, to tylko jak Trump na pokaz, a ich największa aktywność Ostatnio to była piątka dla zwierząt, gdzie bombardowali komisje i robili chlew. Resztę ich działalności można określić jako szopka dla szopki czyli innymi słowy, dzieje się coś, jest to widoczne, ale w dalszej perspektywie nie daje to zupełnie nic. Zatem, już chyba wiecie, dlaczego korwiniści za członkiem stoją murem. A teraz wam pokażę, że stoją za takim murem, że nawet stwierdzają, że ten wolny rynek to jest taka tam idea jakaś wydumana, ale najlepsza to jest nacjonalizacja. Na początku easy mode, ponieważ zaczynamy od Wacka Jillka. Powiedzmy to sobie otwarcie, napisał na fejsiku, jeśli można ocenzurować już nawet prezydenta USA. I to łamiąc przy tym bezczelnie pierwszą poprawkę do konstytucji USA, to już można ucenzurować każdego. Oczywiście, Wacuś-Jilk nie pojmuje, że jest coś takiego jak e, regulamin y, i różne standardy społeczności, między innymi zakładające od jakiegoś czasu delegalizację, to znaczy delegalizację, usuwanie postów które zawierają fake news. Jeśli tam el prezydent Donald Trump wrzucił parę razy jakiegoś tam tweeta, który był wręcz fake newsem, takim hamskim, no to był przepuszczalny z tego powodu, że to prezydent, że to prezydent, że prezydentowi, no to prezydentowi, tak mniej więcej jak Leszkę Śmieszkę na wykopie. Na wykopie też nie wiem, czy wiecie... Ale był sobie Lech Wałęsa. Lech Wałęsa od jakiegoś czasu tam był. Miał dosyć mocną taryfę ulgową do pewnego momentu. I tak samo było z Trumpem. On miał taryfę ulgową na Twitterze, jako że był prezydentem, przywódcą USA wobec tego ważnego państwa do pewnego momentu. Teraz się skończyła ta taryfa ulgowa, ponieważ wielokrotnie został złamany regulamin, no i się skończyło babci sranie. Ale oczywiście Wacuś tego nie rozumie cywilizacja zachodnia dzieli filarem w postaci wolności, myśli, słowa i sumienia przestaje istnieć. Tak, 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 cały czas cywilizacja zachodnia. Moi drodzy, jak to wygląda w rzeczywistości? Jak wygląda w ogóle w rzeczywistości wolność myśli i słowa i sumienia? Otóż, moi drodzy, jest coś takiego jak dobry smak. Jest coś takiego także jak ograniczenie wolności słowa i ogólnie ograniczenie wolności na rzecz... Wolności drugiego człowieka. Rozumiecie, jest taka stara idea wolnościowa, którą konfiarze od dłuższego czasu mają totalnie w dupie czyli wolność moja kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I tak się składa, moi drodzy, że wolność jest także od bycia wolnym od kłamstw, nie? Wolnym od kłamstw. Fakt, że ty okłamujesz jakąś społeczność ogranicza ich wolność do życia w wolności bez kłamstw. Oni na przykład nie chcą być okłamani, nikt nie chce w sumie być okłamany. Chcielibyście być okłamani, chcielibyście, żeby ktoś wam wciskał kit i żebyście wiedzieli, że to jest kit? No ja na przykład nie. I tak się składa, że właśnie większość ludzi też nie. Wobec tego jest coś takiego jak fact check, czyli sprawdzenie, czy dana osoba kłamie, czy dana osoba wciska kit, czy dana osoba bajeruje, czy też nie. Między innymi robię to na kanale ja. Prywatnie, że tak to określę, ale wreszcie za to się wzięły giganty. Giganty, które stwierdziły, że dobra, dosyć tego sprawdzamy, robimy faktczek. na początku, mamy coś takiego jak na fejsie łatorka, czyli po prostu, jeśli jest jakiś post, który bajeruje, i to bardzo mocno bajeruje, i się pojawia opis wyjaśniający, że jest to bajerka, jest to wciskanie kitu, jest to pierdolenie, i tutaj, proszę bardzo, jest odnośnik do faktycznego artykułu, który to sprawdził. Tymczasem wreszcie zaczyna się pojawiać takie coś jak wielokrotna wielokrotność tego, ponieważ niektórzy ludzie totalnie się nie przejmują tym, że ktoś ich prostuje, tylko dalej pierdzielą swoje bzdury. Na przykład siedząc na fotelu, gadając pierdoły, byleby tylko hajs z reklam się zgadzał. I w tym momencie jest już coś takiego jak argument bana, czyli tak zwany banhammer, którym stosuje się, który stosuje się między innymi na wszystkich grupach społecznościowych, stosuje się także i również w przypadku portali. No portale stosują ban, jest to normalne, tak? Jeśli naruszasz prywatny regulamin prywatnego serwisu, to wypierdzielasz I tutaj się okazuje, że co? Że Wacuś ma rozwiązanie. Jedziemy dalej. Jak się bronić przed przymusaniem do zaszczepienia się przeciwko hehairusa? Zapraszam na szkolenie online. O, czyli w międzyczasie mieliśmy oczywiście płacne szkolenie, czyli no tutaj jestem oburzony? Ale zapłać hajs! Nie martwcie się, mamy następny komentarz Wacusia. Widzę, że koledzy libertarianie znów wulgaryzują temat cenzury w USA bezrefleksyjnym sloganem: To prywatne firmy i wszystko wolno! Nie! Prywatnej firmie też nie wolno łamać prawa. My wolnościowcy uznajemy świętość swobody umów pod jednym tylko, ale bardzo ważnym warunkiem, iż po umowa nie prowadzi do popełnienia przestępstwa. Czyli wychodzi na to, moi drodzy, że teraz co? Teraz Wacuś może sobie wymyślić, że jakakolwiek umowa e, urąga jakiemuś prawu, na przykład nie wiem zanzibarskiemu i w tym momencie już nie może być przestrzegana. No nie, Wacusiu, nie tak działa rzeczywistość. Jeśli jest jakaś umowa cywilnoprawna między osobami, między podmiotem a firmą, to jest to normalna umowa, która jest respektowana. Prywatnej firmie nie wolno łamać prawa, owszem, tylko, no, drogi Wacusiu, przecież ty mówiłeś wielokrotnie, i ogólnie korwiniści mówili, że prywatne firmy powinny być ponad prawem, niejako, powinny być ponad, ponieważ są prywatne, ponieważ rząd jest zły, ponieważ rząd się zawsze myli. Przecież wy wspieracie między innymi teraz, jaki jest lockdown, otwierające się knajpy, które stwierdzają, że mamy w dupie obostrzenia, ponieważ chcemy hajsu. I wy takich wąsatych Januszy, którzy otwierają się, mając w dupie totalnie zdrowie swoich klientów, chcąc tylko zarobić hajs, wspieracie. Popieracie to. Mówicie, że łamanie prawa to jest spoko w tym momencie, ponieważ to jest walka o wolność o wolność koszenia frajerów na hajs. Ale tutaj już nie. Tutaj się okazuje, że jednak nie. Tutaj okazuje się, że jak el Prezydent Donald Trump został zbanowany, no nie, to to już jest przestępstwo. To już jest przestępstwo, bo to jest ograniczenie wolności słowa. No, na tej samej zasadzie, to jak jest sobie jakiś tam gościu, który lubi małe dziewczynki i wrzuca sobie zdjęcia małych dziewczynek na Twittera, to też narusza społeczność, nie? Narusza standardy społeczności, ale wolność słowa, pierwsza poprawka z USA ma prawo wolności słowa, ma prawo wrzucenia co chce, nie? No, chyba nie tak to działa. Chyba nie tak działa świat. Ale to jest ten wacusiowy, prawniczy chłopskorozumizm. Zgodnie z jego logiką, załóżmy na przykład, jest sobie coś takiego jak idea y, tego, że prawo międzynarodowe nie wygasza. Ponieważ jest, jest taki fakt, nie? Prawo międzynarodowe nie wygasza i prawo międzynarodowe zakłada ściganie świadków zbrodni y, udobójstwa, że tak określę. Świadków zbrodni, świadków, którzy widzieli, a nie donieśli. I teraz wyjdźmy sobie z następnego rozważenia, że akwarelista no może wiedział, może nie wiedział według y, większości korwinistów, nie wiedział wobec tego nie ma jak go ukarać głównie też dlatego, że nie żyje, ale ale wiedzieli na pewno ci, którzy byli mordowani, nieprawda? Nie, no prawda. A czy był choć jeden list do akwarelisty od nich, że Panie akwarelisto, bo tutaj się dzieje źle. No nie, nie było ani jednego. Czyli widzicie, zgodnie z chłopsko rozumizmem yy, wacusiowym, możemy teraz zastosować, że widzicie, to w takim razie to tamci powinni być ścigani, bo nie donieśli, bo nie donieśli, bo obowiązkiem obywatela, zgodnie z prawem międzynarodowym, jeśli dzieje się przestępstwo na szczeblu międzynarodowym, obowiązkiem obywatela jest powiadomić władzę, a potem powiadomić organizacje, które istnieją ponad władzą, organizacje międzynarodowe. Czy to zostało zrobione? No nie, nie zostało zrobione. Wobec tego ci goście od razu automatycznie są ścigani. Mało tego, powiem nawet więcej. Zgodnie z prawem, ludzie, którzy ich, yy, którzy ich przechowywali, też są ścigani. Dlaczego? Dlatego, bo ukrywali świadków. A jako, że ludzie, którzy, którzy ukrywali świadków, Mieli też dzieci, i te dzieci na nich nie doniosły. To te dzieci też są poszukiwane, i widzicie, i mamy zgodnie z chłopsko-rozumizmem prawniczym ściganie praktycznie większości populacji Polski i całego państwa Izrael, tylko i wyłącznie z tego powodu, że zrobiliśmy fikołki prawnicze. I to robi właśnie Wacuś, według mnie. Ale spoko, spoko, ponieważ dalej mamy jeszcze bardziej dojechane inwy. Moi drodzy, mamy Sławusia Mendzena. Sławuś Mędzen bardzo jest popropsowany, jest uwielbiany przez kuce wręcz. To jest największy, jedyny, słuszny, najlepszy możliwy gość. Prawdziwe bożyszcze tłumów kucowskich. Legenda głosi, że największym marzeniem małego kucyka jest to, żeby mędzen mu kupił piwo. Przy czym Sławuś jest oczywiście tym głosem rozsądku, głosem mądrości w Konfederacji. Zatem na pewno napisze coś mądrego, napisze coś przeciwko nacjonalizacji, zaś będzie wychwalał na pewno wolny rynek i paróweczki. Oj, jednak nie. Ponieważ mamy takiego tweeta, yy, Sławuś Mędzen, Facebook i Twitter banem na Trumpa szkodzą sobie! Najważniejsi politycy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ich kontakt z wyborcami zależał od anonimowych pracowników tych firm! Facebook i Twitter zostaną w przyszłości uregulowane lub znacjonalizowane. Tak jak koleje w XIX wieku. Stały się zbyt ważne! Moi drodzy, stało się. Sławuś mędzen popiera nacjonalizację! I to nie tylko w sprawie Trumpa. Cytuję uwaga dokładnie, moi drodzy najważniejsi politycy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ich kontakt z wyborcami zależał od anonimowych pracowników tych firm. A któż jest ważniejszy od konfederacji dla konfederatów? Bardzo się cieszę, że konfederaci wreszcie zauważyli, że istnieje coś takiego jak nacjonalizacja. Tylko z kolei apelowałbym, żeby ogarnęli dupę. Ponieważ nacjonalizacja zawsze służyła do zrzeszania rzeczy pod egidą państwa, które są niezwykle ważne, jeśli chodzi o surowce, ale głównie które służą bezpieczeństwu, militarnemu, ekonomicznemu, energetycznemu. Przykro mi Sławusiu, przykro mi Kuce, ale niestety możliwość pisania sobie pierdół na fejsiku czy twitterku nie podpada pod żadną z nich. Przy czym mówi to gość, który jest podobnego zdania, że Twitter i Facebook za bardzo się panoszą po świecie. Ale uzasadnianie nacjonalizacji wszystkich mediów społecznościowych pod najważniejsi politycy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ich kontakt z wyborcami zależał od coś tam, coś tam. To już jest szczyt egocentryzmu, i kasztanizmu. się, gdyby cały Twitter i cały Facebook dotyczył tylko i wyłącznie polityki i reszta by była wywalana, to może by był, nie wiem, jednym procentem tego, co jest teraz? Ja wiem, że to trudne dla kuców do uwierzenia, ale Twitter i Facebook nie służą tylko i wyłącznie, żeby spamować internet dla Korwina. Ludzie się komunikują, biorą udział w wydarzeniach, traktują grupy na Facebooku jak fora społecznościowe dotyczące hobby, dotyczące zainteresowań, dotyczące specjalizacji, Specjalizacji jakichś przedmiotów, zawodów, a to wszystko tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Choć przypuszczam, że to jest rzeczywiście trudne do zrozumienia dla gościa, który cały swój kontakt z młodzieżą ogranicza do bandy przygrywów wypisujących pierdoły na fejsie. Dalej jest jeszcze lepszy odlot, ponieważ mamy porównywanie Twittera i Facebooka, czyli mediów społecznościowych do kolei. Jeśli mielibyśmy ograniczyć kolej XIX-wieczną tylko i wyłącznie do komunikacji, to jeszcze jestem w stanie przyznać się i rację. Ale to nie jest powód, dla którego kolej XIX-wieczna stała się tak ważna. XIX wiek przyniósł ze sobą zapotrzebowanie na różne towary, między innymi ropę. Ropę, która o dziwo znalazła się w Ameryce i trzeba było ją jakoś przetransportować po całym świecie, ale także wypadałoby po całym kraju. W Europie sprawa się opierała głównie na węglu, stali takich surowcach. I tu pojawił się, moi drodzy, problem, ponieważ na wykupywali lokalne kolejne. Przepuszczając tylko i wyłącznie swój towar, a konkurencja no cóż, musiała oprzeć swój transport na tradycyjnych źródłach. Z wiadomego powodu nie było to wystarczające i tym pięknym sposobem kolej nawciarze wykupywali przedsiębiorstwa innych, wolnorynkowych przedsiębiorców, którzy nie mieli tyle szczęścia albo pieniędzy, żeby wykupić swoją własną kolej. W tym momencie wkroczył rząd cały na biało i wszystko zaregulował. Tylko moi drodzy, uwaga, teraz powiem coś szokującego. Bez Twittera i Facebooka da się żyć, ale niestety, bez kolei, jak miałeś miasteczko na totalnej pipidówie, to tak średnio. Bez dostawy surowców, chociażby artykułów spożywczych, w XIX wieku nie byłbyś w stanie wyżyć na totalnym pustkowiu. Wobec tego, te regulacje były potrzebne i były niezbędne w sensie takim, że bez nich ludzie mogliby umierać. Dzisiaj, bez regulacji, nikt nie umrze. Dzisiaj, po prostu korpo stworzą swoje zamknięcie bańki społecznościowe, które będą kreować konkretny rozmiar rzeczywistości. Czy to jest złe? Według mnie tak, ale czy przez brak konta na takim portalu umrzesz z głodu, no raczej wątpię. Wobec tego nie sławu się, nie zgadzam się, to nie jest artykuł pierwszej potrzeby, to nie jest prawo, to nie jest także kontakt z wyborcami. To, że Ty tak z tego korzystasz, nie oznacza, że nim jest. Ale ale jeszcze pragnę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, ponieważ mnie ona zaciekawiła. Widzicie, moi drodzy, Słabość potwierdza, że nacjonalizacja kolei w XIX wieku była potrzebna i, przyrównując ją do Facebooka potwierdza, że jest za nacjonalizacją mediów społecznościowych. No, moi drodzy, możecie sobie mówić, co chcecie, że nie miał tego na myśli, że myślał inaczej, że coś tam, że coś tam, ale tutaj mamy jawne potwierdzenie, że ten cały wolny rynek i paróweczki to kic z tym, ponieważ nacjonalizacja. I tego nie wypisuje nam jakiś kudz, którego zaraz wkrótce pokażemy, jakiś random z fejsika, który się mądrzy. Nie, to wypisuje nam wiceprezes Konfederacji. I to dokładnie ten sam wiceprezes, który wychwalał nad niebiosa, że wolny rynek zawsze najlepszy, wszystko sam wyreguluje, paróweczki zawsze najlepsze, każda firma zawsze się podniesie, będzie złoto na ulicach, będzie cud, miód, orzeszki zawsze. Teraz okazuje się, że nie. Teraz okazuje się, że w sumie to nacjonalizacja jest spoko i powinna być zastosowana. I teraz to właściwie pragnę zadać pytanie: jakie jeszcze Konfederacja głosi rzeczy dla picu? Jakie z tych wszystkich tematów, które są podnoszone na sztandary jako największa wartość, za którą kuce dosłownie są w stanie prowadzić godzinne gównoburze na fejsie, na Twitterze, są tak naprawdę jałowymi chochołami, których funkcją jest pokazanie, że patrzcie na nas, my jesteśmy inni? Nie wiem jak u innych, ale ja mam wrażenie, jakoby słabość właśnie pokazał, że to granie cały czas Edgy. Boja wolnościowego ekonomisty jest tylko i wyłącznie na pokaz performensem. Co by w sumie pokazało, że są odrobinę rozsądniejsi niż mi się wydawało i nie są takimi popopranymi ideowcami. Ale to zarazem świadczy, że ich wyborcy są jeszcze głupsi niż się spodziewałem, ponieważ nie widzą, że ich wodzowie udają. Mało tego, bezrozumnie powtarzają za swoimi panami, że tak, tak, nacjonalizacja jest spoko jestem wolnościowcem. Czemu pytasz? I właśnie tuż obok Sławusia mamy taki przypadek Kondzio, niejaki. Lewicowa rewolucja nie wymaga czołgów, ponieważ nowa lewica infekuje umysły i dusze. Potrzebują do tego szkół, tradycyjnych mediów i internetu. O, został w to wpleciony neomarksizm. O neomarksizmie, o samym Krzysiu Karoniu Już zrobiłem miliardy materiałów. Możecie sobie przeczytać, przesłuchać. Wyszukajcie sobie w, w wyszukiwarce. Neomarksizm nie istnieje. Tam na pewno będzie mój film. Co powinniśmy zrobić? Wyciągać ludzi z systemu. Co będziecie wkładać pod poduszkę draże kokosowe, naprawdę? Najlepiej zacząć od promowania nauczania domowego. Wiecie co to jest, moi drodzy, nauczanie domowe? Wiecie w ogóle na jakiej zasadzie ono działa? Nauczanie domowe zazwyczaj jest performowane w sektach oraz wszelkich możliwych zborach zamkniętych i ma na celu regulację na bieżąco przez rodziców tego, co jest wykładane dziecku? Dziecko przychodząc do szkoły nie tylko poznaje podstawę programową, dziecko również poznaje innych ludzi, inne opinie, inne przykłady, inne podejście do życia i, mając taki wachlarz różnych poglądów, wraca z nim do domu i weryfikuje to, co jest w domu. Potem osądzając pozytywnie czy negatywnie rzeczy, które funkcjonują w domu, żeby potem wyjść na swoje i dojść do wniosku, jak powinien wyglądać jego dom, jak powinno wyglądać jego małżeństwo, jego rodzina, jego relacje z dziećmi, jego światopogląd itd. itd. Tymczasem forma nauczania domowego przekreśla to wszystko jednym wielkim, grubym X. I zostawia tylko i wyłącznie jedyne słuszne, najlepsze możliwe ideały rodziców, które są wciskane do gardła dzieciakowi za wszelką cenę. Nie wiem jak wy moi drodzy, ale ja wychodzę z założenia, że jeśli moje idee są najlepsze, jeśli moje idee są wspaniałe, jeśli moje idee są dobre, no to obronią się same, nie? No to w takim razie to ja mogę normalnie z powodzeniem wypuścić swojego dzieciaka do szkoły. Ponieważ ja wiem, że on wróci z, tym, z tymi moimi ideami dalej w sercu. On powie: Tato, oglądałem wszystko, obejrzałem wszystko tamto robią tak, rodzice Kasi robią tak, rodzice z dzisiaj robią tak ale my robimy tak i to jest właśnie dobre, według mnie. Dobrze, że tak to robimy. I to jest, według mnie, najlepsze docenienie wszystkich idei, które są wprowadzane, a nie jakieś, wiecie, doszukiwanie się Edgy różnych cudów, że po prostu o nasza cywilizacja jest za, zagrożona. Jeśli twoja cywilizacja jest zagrożona, to znaczy, że chujowo ją wykładasz. Należy ocenzurować internet to forma zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa. Wolność na tym nie ucierpi. Nie w ogóle, cenzura nigdy nie zabezpieczała niczego, moi drodzy. Ale według konfederatów, cenzura to jest zachowanie wolności. Wiecie moi drodzy, jest sobie taka książka. Ja nie lubię nią szafować, ponieważ Konfederaci cały czas się nią podniecają. Jest jakiś tam jakiś tam podrzędny, socjalistyczny pisarz, który walczył w wojnie domowej Hiszpanii po stronie komunistów ją napisał, nazywał się George Orwell. I on tam napisał takie zdanie. Wolność to niewola, ignorancja to siła. Moi drodzy, były takie trzy różne dewizy, ale te dwie są aktualnie nam potrzebne. Wolność to niewola, ignorancja to siła. I tutaj właśnie moi drodzy, Kondzio nam właśnie wciska to. Wciska ignorancja, czyli za nauczanie domowe, tylko i wyłącznie jedna słuszna y, wizja, nic innego, czyli ignorancja to siła. Ponieważ na, zachęca do tego twierdzi, że właśnie taka ignorancja jest wspaniała, ignorancja jest spoko, ponieważ to nie jest taka, wiecie, ignorancja na zasadzie ignorancji nie, nie, nie. to jest walka z obcymi ideologiami, najlepiej po, poprzez usunięcie dostępu do nich wszystkim innym ludziom. No i wolność to nie wola, ponieważ widzicie, wolność na cenzurze nie ucierpi. Facebooka należy zastąpić państwową stroną. Państwo powinno mieć monopol, jeśli chodzi o zbieranie informacji o obywatelach, a nie konkurować z amerykańskimi korpo. Bardzo dobrze, końdziu. Bardzo piękna wypowiedź. Szkoda, że z ust korwinisty, który pokazuje dzięki tej pięknej wypowiedzi, że wszystko, co propaguje, to jest jeden wielki chuj. Bo w sumie nie wiem, jak inaczej to nazwać. Moi drodzy, jeśli deklarujesz samego siebie jako wolnościowca, czyli na pierwszy Miejscu zawsze stawiasz wolność, i to do takiego imentu, że odwalasz szurię, na podstawie której szczepionka ogranicza twoją wolność to znaczy, że traktujesz wolność poważnie. Traktujesz wolność zawsze na pierwszym miejscu. Tymczasem okazuje się, że nie. Że przez bana Orangemana okazuje się, że ta wolność to nie jest do nikomu potrzebna. Ona nawet nie ucierpi na tej cenzurze. Wolny rynek też nie ucierpi na nacjonalizacji. Nie, nie, nie. Wszystko powinno być znacjonalizowane. Wszystko powinno być ocenzurowane. Myślę, że ja już tutaj nie mam za wiele nic do powiedzenia. Jedyne co mi pozostaje to powiedzieć tylko, że Konfederaci zrobili zwrot o 100%. 80 stopni. Jest to dla mnie obrzydliwe. Dlaczego? Ponieważ zamiast powiedzieć wprost, słuchajcie, jednak ta wolność to nie jest taka spoko, jednak ta wolność to się nie sprawdza, dalej kłamią w żywe oczy, że są wolnościowcami. Że są za wolnym rynkiem. Tylko akurat tutaj to nie. Inaczej nie jestem w stanie określić tego jako obrzydliwe, ohydne, dwulicowe. Jest jeszcze gorzej. Jestem w stanie określić wierne kuce, które stukają kopytkami za tymi wysrywami. Ponieważ dalej deklarując się jako Elektorat wolnościowy popierają bezmyślnie to, co głoszą ich liderzy. Z kolei ich liderzy głoszą rzeczy antywolnościowe. Co to pokazuje, według mnie, że konfederacja stała się po prostu sektą? Według mnie sektą, ponieważ tutaj już nie ma znaczenia, czy ty jesteś wolnorynkowy, czy ty nie jesteś wolnorynkowy. Ty jesteś z miejsca wolnorynkowy, jak słuchasz liderów. Nie ma znaczenia ideologia, nie mają znaczenia fakty, jest krytyka i mądrość etapu. Dziś kudz będzie stukał kopytkami za nacjonalizacją, jutro będzie wychwalał młodych, silnych przedsiębiorców, którzy tak naprawdę są Januszami z Bebzonem. A wszystko to bez jakiejkolwiek refleksji, bez jakiegokolwiek przemyślenia, bez jakiegokolwiek zastanowienia się, czy też głosu rozsądku. Jest to według mnie chyba największy dowód na hipokryzję Konfederatów i zachęta do niekontynuowania serii błędy korwinizmu. Dlaczego? Dlatego, ponieważ korwinizm na tym etapie sam sobie przeczy, wobec tego ja nie muszę nic punktować. Założeniem serii była krytyka fundamentów korwinizmu. Tymczasem tych fundamentów już w ogóle nie ma. Teraz tak naprawdę wszystko jest korwinizmem, tylko i wyłącznie w sferze takiej, jeśli jest wspomniane jako pozytywne przez przywódców. W tym momencie nie ma żadnych kanw, nie ma żadnych książek, nie ma żadnych ekonomistów, nie ma żadnych podstaw ideologicznych poza tym, co mówią ich wodzowie, wobec tego seria nie ma sensu. A co jest śmieszniejsze, również idea konfederacji sensu nijakiego nie nie ma. Obserwowaliśmy już upadek konfederacji na podstawie wejścia nacjonalistycznych idei w korwinizm. Potem strzałem śmiertelnym było zaproszenie wszelakiej maści szurii różnych porąbańców, którzy wierzyli w niestworzone rzeczy. A teraz? A teraz to już są tylko drgawki agonalne.